Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Gospodarstwo rolne a agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wartością każdego gospodarstwa agroturystycznego są obok walorów przyrodniczych i kulturowych przede wszystkim ludzie, właściciele gospodarstwa. Od ich gościnności zależy atmosfera miejsca, będąca najważniejszym atutem i gwarantująca sukces prowadzonej działalności agroturystycznej. Przed podjęciem działalności agroturystycznej należy odpowiedzieć sobie na pytania. Co chcę osiągnąć? Jaki jest mój pomysł na biznes? Kim są docelowi klienci? Jakie są moje predyspozycje do prowadzenia działalności usługowej? Podjęcie działalności agroturystycznej poprzedzone powinno być sporządzeniem projektu działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym oraz wnikliwą analizą swoich możliwości, szans, zagrożeń. Projekt działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym powinien zawierać biznesplan. Jest to podstawowy dokument wymagany przez banki w przypadku ubiegania się o kredyt oraz instytucje dysponujące funduszami europejskimi. Istotną częścią biznesplanu jest plan finansowy, w którym realnie wyliczamy kapitał potrzebny na uruchomienie działalności oraz jakie środki finansowe należy przeznaczyć w późniejszym okresie i jakie będziemy ponosili koszty. Koszty dzieli się na stałe, zmienne i całkowite. Na wysokość ceny oferowanych usług agroturystycznych wpływa wiele czynników, takich jak atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna regionu oraz miejscowości, stan infrastruktury wiejskiej, kategoria gospodarstwa agroturystycznego, długość okresu przyjmowania gości, działalność marketingowa powodująca wzrost popytu, stosowanie obniżek, rabatów, długotrwałe związki ze stałymi gośćmi, poziom cen na rynku. Działalność gospodarcza staje się opłacalna, osiąga próg rentowności, gdy przychody zrównają się z kosztami całkowitymi. Zysk występuje, gdy przychody przeważają nad kosztami. W przypadku straty przychody nie pokrywają kosztów. Przychód zależy między innymi od liczby sprzedanych miejsc noclegowych, liczby osób korzystających z pozostałych usług, ceny za usługi i produkty. Planując działalność agroturystyczną, konieczne jest stworzenie regulaminu gospodarstwa agroturystycznego określającego zasady funkcjonowania gości i gospodarzy. Należy w nim uwzględnić następujące kwestie. Sposób dokonywania rezerwacji. Termin i wysokość zaliczki. Zasady rezygnacji z pobytu i zwrotu zaliczki. Sposób zapłaty. Depozyt. Czas trwania doby. Godziny podawania posiłków. Godziny trwania ciszy nocnej, zasady sprzątania, zasady dysponowania kluczami, obecność zwierząt, palenie tytoniu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.